Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Czy ktoś z Państwa wie, kim są te dwie osoby? Ktoś wie, albo jedna z nich? Proszę? Tak. Howard Hughes. Gdybym oczywiście dał zdjęcia Leonardo DiCaprio i Alana Aldy, to wszyscy by od razu wiedzieli, że chodzi o film Aviator. Z jednej strony mamy Howarda Hughesa, jednego z najbogatszych ludzi w historii Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony mamy senatora Ralpha Owena Brewstera. I senator Ralph Owen Brewster zasłynął z tego, że ścigał Howarda Hughesa za to, że próbował konkurować na rynku linii lotniczych z firmą, która była bardzo blisko związana z tym senatorem. To znaczy bezpośrednio tego nie udowodniono, ale jest bardzo wiele poszlak i pośrednich dowodów wskazujących na to, że rzeczywiście Brewster działał w interesie innego przedsiębiorcy i chciał za wszelką cenę zniszczyć Hughesa. W 1947 roku zorganizował nawet specjalne posiedzenie komisji, gdzie rozliczano Hughesa z pieniędzy, jakie otrzymał ze środków publicznych na realizację jakichś projektów wojennych. I tam w trakcie tego przesłuchania, zresztą Alan Alda, aktor, twierdzi, że to przesłuchanie jest prawie dokładnie skopiowane. Znaczy to, co widzimy w filmie, to jest dosyć zabawne przesłuchanie, kto widział Aviatora, ten wie. To, co widzimy w filmie, to jest po prostu kopia tego, co rzeczywiście miało miejsce w tamtym czasie. I tam pada takie jedno, w jednym momencie pytanie zadane przez senatora, chociaż akurat w rzeczywistości chyba to nie senator je zadał, do Hughesa a propos pewnych wydatków, które są zaznaczone w księgach. I te wydatki obejmują opłacanie noclegów, organizowanie wykwintnych bankietów, dotrzymywanie towarzystwa dygnitarzom, przedstawicielom służb lotniczych. I tam pada pytanie, czy przypadkiem nie można by tego uznać za łapówki? No, jak Hughes uznaje, no pewnie można i co z tego? Pan senatorze jest twórcą prawa. Jak pan zorganizuje prawo, że to będzie nielegalne i tak to nie będzie wyglądać, to ja z wielką chęcią się dostosuję. Zabawna scena, ale ona dobrze w sumie oddaje poważny temat. Temat, o którym chcę dzisiaj pomówić tak treściwie, jak się da w tych trzech kwadransach, o przedsiębiorcach w mieszanej gospodarce, w regulowanej gospodarce rynkowej. Regulowana gospodarka rynkowa to jest oczywiście taka gospodarka, gdzie z jednej strony mamy sporą, kilkadziesiąt procent produkcji odbywa się w sektorze prywatnym, natomiast spora część wydatków w gospodarce jest realizowana przez instytucje państwowe. I prędzej czy później te pieniądze jakoś kończą, lądują na kontach prywatnych firm. I teraz pytanie jest takie, z jednej strony, jak dokonać oceny etycznej takiego postępowania, jak przedsiębiorca zarabia w jakiś sposób środki publiczne, a z drugiej strony, jak dokonać oceny ekonomicznej. Ja nie chcę tutaj definitywnie rozstrzygnąć tej kwestii. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na pewne trzy elementy, które są moim zdaniem, pewne trzy narzędzia, które są moim zdaniem niezbędne do właściwej oceny ekonomicznej i etycznej takiej sytuacji. Eksponat pierwszy, słabe światło. Co to jest za obraz? Kto wie? Tak. Grzech pierworodny. Jan Bruegel starszy. Grzech pierworodny. Każdy system rynkowy praktycznie... Proszę? Każdy system rynkowy na świecie praktycznie ma to do siebie, że kiedyś systemem rynkowym nie był. I jak popatrzymy na historię człowieka, historię cywilizacji, to niestety z czasów przedrynkowych, czy w momencie w ogóle, kiedy wykształcał się system rynkowy, nie mieliśmy do czynienia ze swobodną wymianą tytułu własności, nie mieliśmy do czynienia z takim indywidualistycznym porządkiem, gdzie podpisywaliśmy umowy społeczne. Niestety mieliśmy do czynienia z bardzo brutalnym, nieprzyjemnym światem, w którym życie było krótkie, jak mówił Hobbes, tak krótkie, beznadziejne i kiepskie, z tego względu, że była wojna wszystkich ze wszystkimi. Pytania później poproszę. A zatem każdy system rynkowy w pewnym sensie, gdy się zaczyna, gdy wchodzimy w ten system rynkowy, jest obarczony jakimś grzechem pierworodnym, jak ja to nazywam, umownie. Grzechem pierworodnym to znaczy stosunki własnościowe, dystrybucja tytułów własności, też położenie w klasach społecznych, ona jest rezultatem poprzedniego systemu, tego co było wcześniej. W Polsce początek systemu rynkowego był obarczony tym, że wcześniej mieliśmy system quasi-socjalistyczny, quasi-komunistyczny, jak to woli, zbliżony bardziej do komunizmu niż systemu rynkowego. W innych krajach to mógł być system feudalny, w jeszcze innych krajach to może być kolonializm,
jakiś system, w każdym razie, w którym nie mieliśmy do czynienia z tym, co jest korzystne w systemie rynkowym, czyli ze swobodną wymianą tytułu własności. I teraz wchodząc w tą gospodarkę rynkową, w jaki sposób wchodzimy z tym ciężarem, który obciąża funkcjonowanie gospodarki rynkowej. I to oczywiście jest pewien fakt, na który trzeba zwracać uwagę. Natomiast jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten fakt stopniowo się zeruje w momencie, kiedy uruchamiamy już gospodarkę rynkową, w momencie, kiedy pozwalamy na swobodną wymianę tytułu własności i swobodną konkurencję. Ale to jest ocena tak naprawdę, która bardziej podlega kwestii etycznej. Do kogo powinny należeć zasoby, jak te zasoby powinny być rozdysponowane. I myślę, że spokojnie można twierdzić, że któryś system jest bardziej sprawiedliwy bądź mniej sprawiedliwy, ale tak w pełni, kompletnie nie da się w sumie wprowadzić systemu absolutnie sprawiedliwego przy denacjonalizacji zasobów, przy rozdysponowywaniu zasobów. Dlaczego? Dlatego, że no, można by popatrzeć na bankructwo systemu gospodarczego jak na bankructwo. Jak firma bankrutuje, to patrzymy, co jest po stronie pasywów, jakie są zobowiązania, patrzymy, jakie są aktywa, staramy się maksymalizować wartość aktywów i następnie zaspokoić kolejno każdego z wierzycieli. Jak mamy firmę, to mamy kontrakty, mamy jakiś system prawa, który wskazuje na to, jaka jest hierarchizacja interesów wierzycieli. Z upadkiem systemu problem polega na tym, że czegoś takiego nie mamy. I oczywiście, jeżeli bankrutuje system, to jeśli najważniejsi dygnitarze otrzymują środki z tego systemu, no to można mówić, że to jest niesprawiedliwe. Ale jak przedstawić sprawiedliwą alternatywę, no to oczywiście to już jest dużo trudniejsze. I nawet wśród zwolenników gospodarki rynkowej znajdziemy zupełnie odmienne poglądy na to, jak zasoby denacjonalizować. Jeden ekonomista powie, że trzeba zasoby oddać pracownikom fabryk, inny powie, że trzeba fabryki w jakiś sposób zrestrukturyzować. Jeszcze inny powie na przykład, że fabryki po prostu trzeba zlicytować, sprzedać jak najdrożej po to, żeby pieniądze wpłynęły do budżetu, a co potem z tymi pieniędzmi w budżecie, czy zapłacić ofiarom, czy emerytom, prawda? To jest wszystko kwestia, które jak najbardziej trzeba roztrząsać, natomiast moim zdaniem w jakiejś mierze od tego grzechu pierworodnego w pełni uciec się nie da. Poza tym warto też pamiętać o słowach jednego z najwybitniejszych w historii świata teoretyków przemiany systemowej. Kto to jest? Mirosław Dzielski, tak? Który jest autorem takiej książeczki, bardzo polecam jej przeczytanie krótkiej, Jak zachować władzę w PRL, napisanej pod pseudonimem jako Adolf Romański. Jest to dzieło, które Dzielski adresował do porucznika Borewicza. Poruczniku Borewiczu, zwracam się do pana, bardzo, bardzo przyjemnie się, tak, tego Borewicza, fikcyjnego. Bardzo przyjemnie się tą lekturę czyta i tam Dzielski stawia taką tezę o tym, że realistyczny program reform musi zakładać zaspokojenie interesów cyników. System się opiera w jakiś sposób na ideologii, ale tak naprawdę konstrukcyjnie utrzymują go cynicy. I jak przeprowadzamy zmianę systemową, to często niestety ceną, jaką trzeba zapłacić za przejście z jednego systemu do drugiego, jest usatysfakcjonowanie w jakiś sposób cyników, tak, na zasadzie jakiegoś handlu czy dogadania się. I właśnie dlatego Dzielski jest jednym z bardziej realistycznych teoretyków przemiany systemowej. W ogóle wydaje się, że zaraz po Heidlu to jest druga przedwczesna śmierć po II wojnie światowej. Sytuacja w Polsce, a na pewno sytuacja polityczna, mogłaby wyglądać zupełnie inaczej nawet dzisiaj, gdyby Dzielski nie zmarł przedwcześnie w 1989 roku. Zresztą był wielkim fanem Hayeka. Tutaj sobie pozwolę na pewną uwagę. Pewnie nikt nie zdaje sobie sprawy z tego na tej sali, że Friedrich August von Hayek to jest jedyny w historii austriacki ekonomista, którego chciała ścigać Służba Bezpieczeństwa. Właśnie za sprawą Dzielskiego, bo Dzielski był wielkim zwolennikiem Hayeka i w jednym z numerów Gazetki Podziemnej ukazał się tekst Dzielskiego i Hayeka. Dzielski został od razu wezwany do, czy to na komendę, czy gdzieś tam na przesłuchanie i musiał się tłumaczyć. Tłumaczył. Jak skończył tłumaczenie, to oficer mówi do niego, no dobrze, a teraz dajcie adres tego Hayeka, bo jego też musimy przesłuchać. No proszę bardzo, bilet do Chicago, proszę śmiało. Także przy tej przemianie też warto mieć perspektywę czasem realistyczną przy ocenie tego, jaką cenę chcemy zapłacić przy przechodzeniu z jednego systemu do drugiego. Eksponat drugi. Co to jest? Tak, Van Gogh. Tak, Van Gogh. Gwieździsta noc.
To z kolei obraz taki, który pokazuje, że te gwiazdy, jak sobie popatrzymy wieczorem na nie, to one się wydają, że stoją w miejscu, to niebo jest takie nieruchome, tak? A w rzeczywistości ono cały czas się rusza, ono jest w ciągłym ruchu, cały czas się zmienia. I dokładnie to samo dzieje się z gospodarką rynkową. Jak popatrzymy na gwiazdy w gospodarce rynkowej, na wielkie firmy, na wielkich przedsiębiorców, którzy wydają się, że osiągają sukcesy i zawsze je będą osiągać, to w gruncie rzeczy oni nie są tam na zawsze. Oni przeminą prędzej czy później. Tutaj sobie pozwolę przytoczyć taki cytat, który bardzo lubię, Ludwika Lachmana. Bogactwo ma małe szanse pozostać na dłużej w tych samych rękach. Przechodzi z rąk do rąk, gdy nieprzewidziane zmiany wpływają na wartość raz na jeden, raz na drugi specyficzny czynnik produkcji, powodując tym samym kapitałowe zyski i straty. Możemy powtórzyć za Schumpeterem, że właściciele bogactwa są jak goście hotelowi lub pasażerowie pociągu. Są zawsze tam, ale nigdy nie są nieustannie nimi ci sami ludzie. Czyli to, że ktoś ma wielki majątek, jest wielkim przedsiębiorcą, ma wielkie zasoby, to jeszcze nie oznacza, że będzie mieć te zasoby jutro, pojutrze, po pojutrze. O co chodzi z tymi specyficznymi czynnikami produkcji? Mianowicie gospodarka rynkowa im bardziej się rozwija, to widzimy przez ostatnie też kilkadziesiąt lat szczególnie, im bardziej się rozwija, tym bardziej poszczególne przedsiębiorstwa wchodzą w specyficzne czynniki produkcji. To znaczy w takie twory, takie półprodukty, których nie da się łatwo przenosić z jednego sektora do drugiego. To znaczy one są przypięte, przywiązane do określonego sposobu produkowania i tam generują ogromną wartość, ale jak się coś zmieni, no to nagle okazuje się, że one stają się warte tyle co złom, tak? Że po prostu nie sposób ich łatwo przenieść z jednego miejsca na drugie. Tak? W ostatnim czasie takim przykładem może być ewolucja na przykład na rynku samochodów, jeśli i w pewnym momencie jak dojdzie do pojawienia się samochodów elektrycznych, to prawda, silniki spalinowe i cała ta przewaga konkurencyjna, komparatywna, którą mają tradycyjni producenci, nagle przepadnie. Tak? Więc firma, która kiedyś miała znakomitą pozycję rynkową, okazuje się, że jutro może jej nie mieć. I to samo się odnosi do rozdysponowania zasobów w ramach grzechu pierworodnego. I jak uruchamiamy proces rynkowy już z tym grzechem pierworodnym, to stopniowo z każdym rokiem, z każdym pięcioleciem, z każdym dziesięcioleciem dużo większą rolę zaczyna odgrywać nie grzech pierworodny, tylko grzech uczynkowy. Czyli nie to, od jakiego punktu zaczynamy, tylko jak pozwalamy przebiegać procesom rynkowym. Czy je mocno regulujemy, czy je mocno ograniczamy, czy też pozwalamy na swobodną konkurencję i pozwalamy na swobodne wchodzenie na poszczególne rynki i na wychodzenie z nich. Notabene, to trzeba koniecznie tutaj odnieść się do argumentu kalkulacyjnego Misesa, czyli argumentu o tym, że gospodarka socjalistyczna nie jest w stanie efektywnie gospodarować zasobami. Kiedy Mises prezentował swój argument, to nie przedstawił go w sposób następujący. Żeby proces rynkowy działał, to zasoby trzeba rozdać temu, temu, tamtemu, a tamtemu długo nie, jeszcze długo, długo nie. Tak? On nie przedstawił projektu, jak, od jakiego punktu wyjść. I nie mówił, że socjalizm jest problematyczny, dlatego że ktoś inny będzie posiadał zasoby niż dotychczas. On mówi o tym, jak zmienia się własność do tych zasobów, czyli mówi o procesie przechodzenia własności od jednej osoby do drugiej. I jeżeli, powiem tak, jeżeli ktoś stawia tezę, że pierwotne posiadanie zasobów produkcyjnych ma ogromne znaczenie dla procesu rynkowego 20, 30, 40 lat później, to tak naprawdę twierdzi, że proces rynkowy nie jest efektywny. Bo twierdzi, że dużo ważniejsza jest pierwotna dystrybucja, a nie to, jak ta dystrybucja zmienia właściciela. W zależności od tego, czy zaspokojone są potrzeby konsumentów, czy nie. Ten proces ewolucji dotyczy nawet firm, które mogłyby się wydawać, tak jak mówię, są tymi gwiazdami daleko, tak? Ktoś wie, co to za samochód? Pewnie nie. To jest Studebaker Starlight, rocznik 53, V8, 175 koni mechanicznych. Marzenie. Ładniejszy niż Aston Martin, prawda? Samochód, który się pojawił w pewnego rodzaju w Meksyku bodajże, jeździł nim Johnny Depp, taki czarno-czerwony chyba kolor. Wspominam o tej firmie, dlatego że to kiedyś był klejnot przemysłu amerykańskiego. To była jedna z największych firm amerykańskich. Ogromna firma, która no, była legendarna. W latach 60. zbankrutowała tak naprawdę i problemy zaczęły się właśnie jeszcze w tamtym czasie, w latach 50. W sumie
trzy czynniki o tym zdecydowały. Raz, nie do końca trafiali z modelami, jeśli chodzi o klientów, o ich zapotrzebowanie. Drugie, to było uderzenie Forda konkurencyjne, który w latach 50. taką kolejną falę masowej produkcji i konkurencji cenowej uruchomił, co bardzo mocno uderzyło w wielu producentów samochodowych. A trzeci czynnik to był taki, że to była firma, która zawsze zaspokajała potrzeby związkowców. Znaczy nigdy chyba bodajże nie doświadczyła strajku i jak przychodziły związki, prawda, stawiały żądania płacowe, to te żądania płacowe były zaspokajane. No skończyło się tym, że mieli najwyższe koszty w branży, no i w efekcie nie byli w stanie tak naprawdę efektywnie konkurować z innymi firmami. Powód też, dla którego wspominam o Studebakerze, jest prosty. Studebaker był jednym z głównych beneficjentów zamówień w trakcie II wojny światowej, dostarczał sprzętu tam transportowego. I proszę, sam fakt, że otrzymywał takie kontrakty, w żaden sposób nie przesądzał o tym, jak poradzi sobie po wojnie ta firma. To, że zrealizowano zamówienia na ileś tam milionów, to jeszcze nie oznaczało, że prawda, 10 czy kilkanaście lat później, kiedy już przestawimy się z produkcji wojennej na produkcję prywatną, to nie oznaczało, że ta firma będzie dalej w stanie funkcjonować bez problemów, bez wyzwań wiążących się z przewidywaniem przyszłego popytu konsumentów. Inny przykład, taka firma, pewnie słyszeli niektórzy, Zenit Electronics. Też firma w owym czasie po II wojnie światowej, jedna z największych amerykańskich firm. Firma, która dostarczała w trakcie II wojny światowej sprzętu armii i w momencie, jak Stany Zjednoczone włączyły się w II wojnę światową, to oczywiście no, zamówienia z sektora prywatnego znacząco spadły, natomiast zamówienia z sektora publicznego wzrosły dużo bardziej niż spadły te z prywatnego. Na przełomie właśnie wejścia do wojny Zenitowi wzrosły przychody netto o 40%. Tak, czy znaczący wzrost, ale znowuż sam fakt, że korzystano jak gdyby w jakiś sposób na tych kontraktach państwowych, kontraktach wojennych, nie przesądzał o tym, że ta firma będzie istnieć zawsze. Po wojnie akurat odnosiła spore sukcesy, szczególnie na rynku telewizyjnym, ale w latach 80. okazała się być już zacofana w technologii analogowej, a z drugiej strony za szybko chciała wyprzedzić technologię, bo weszła w produkcję HD już wtedy, ale skończyło się to tym, że Zenit zbankrutował i został przejęty przez LG, włączony w strukturę LG. Także bycie gwiazdą w przeszłości w żaden sposób nie przesądza o tym, że będziemy gwiazdą w przyszłości. Jest taki wskaźnik jak Fortune 500, który pokazuje 500 największych amerykańskich firm. I jak sobie popatrzymy od lat 50. do 2014 roku, to na tej liście się przewinęło prawie 2000 firm. 90% z nich zniknęło w ciągu tego czasu. Tam troszeczkę, jak przeglądałem metodologię, to ona jest troszeczkę naciągnięta, więc może mniej niż 90%. Ale też skrócił się czas przebywania na tej liście, średnio z 75 lat do 15 lat. I dotyczy to każdej firmy. I żeby nie być gołosłownym, to wspomnę o takiej firmie, może niektórzy słyszeli, która się nazywa MySpace. Ktoś może słyszał, może nie. Proszę sobie wyobrazić, że John Barnett z Tech News World w 2007 roku pisał o tym, że wszelkie dowody rysują różową przyszłość dla MySpace. Potem Guardian z tego samego roku, powołując się na tą opinię, pisał w artykule, czy MySpace kiedykolwiek utraci swój monopol? 10 lat temu, w 2007 roku. To samo zresztą mówiono o Nokii. 60% telefonów na świecie sprzedają, co teraz? Także sama mocna, twarda pozycja, nawet na takich rynkach, które by się wydawało, są zdominowane przez efekty sieciowe, tak, czyli takie, gdzie właśnie się sprzyja wielkim gigantom, nawet na takich rynkach zawsze konkurencja może się skończyć tym, że firma wypadnie poza rynek, jeśli proces konkurencyjny, proces rynkowy nie jest w jakiś sposób znaczący zakłócony. Tutaj taki schemacik sobie wziąłem z artykułu o path dependency, czyli o, co tak po polsku jeszcze nie ma dobrego tłumaczenia ten termin, ale ścieżkach, przecieraniu ścieżek, tak, że jak się podąża jedną ścieżką, to potem się idzie w podobnym kierunku, ale to nie o to mi tutaj chodzi. Schemat po prostu dobrze mi pasuje do tego, o czym powiedziałem o grzechu uczynkowym i grzechu pierworodnym. Jak sobie popatrzymy,
na punkt startowy, prawda, to możemy sobie wystartować z dowolnego tych punktów, natomiast z czasem, jak działa tak proces rynkowy, to jakaś ścieżka się kanalizuje i dochodzimy do pewnego punktu, do którego prawdopodobnie byśmy doszli niezależnie od punktu startowego. Występuje jakaś konwergencja kontrfaktycznych scenariuszy, czyli to punkt, od którego czyli mówiąc po ludzku, punkt, od którego zaczniemy, staje się z czasem coraz mniej istotny. Jak to odnieść do procesów rynkowych? Weźmy sobie na przykład prywatyzację telekomunikacji polskiej. Można wysunąć jakieś zastrzeżenia co do tego, jak została sprywatyzowana ta spółka. To sprzedano jakiemuś tam inwestorowi częściowo, potem jakiemuś innemu, polskiemu, potem ten polski sprzedał zagranicznemu. Wszystko jedno. Można przedstawić alternatywny projekt, żeby ten grzech pierworodny był mniejszy. Na przykład zlicytować telekomunikację polską, sprzedać temu, kto da najwięcej. Albo na przykład można oddać pracownikom, tak jak Rothbard mówił w swoim opracowaniu, żeby fabryki oddać robotnikom i pracownikom. Tak samo telekomunikację polską, wszystkie akcje oddać na przykład pracownikom. I to oczywiście są radykalnie inne punkty startowe. Skończy się to inną dystrybucją majątków w pierwszych latach, natomiast z czasem, prędzej czy później, logika rynku telekomunikacyjnego jest taka, żebyśmy wylądowali w sytuacji, że Orange by przejął tą telekomunikację polską, albo skupując od inwestorów małych indywidualnych, albo ktoś by skupił od inwestorów małych indywidualnych i potem sprzedał inwestorowi zewnętrznemu. Tak czy inaczej, już 15 lat po, można powiedzieć praktycznie, że to, jak to sprywatyzowano 15 lat temu, w zasadzie jest bez znaczenia dla tego, jak wygląda dzisiaj struktura rynkowa. I taka jest też logika procesów rynkowych, że one nieustannie poddają ocenie gospodarowanie zasobami tu i teraz, w kolejnym roku i w kolejnym roku i w kolejnym roku. Zresztą, jak ktoś chce, dziwię się, że jeszcze ktoś tego nie zrobił, może ktoś pisze jakieś prace dyplomowe, to proszę bardzo, mam świetny pomysł, sprzedaję, przeanalizować listę 100 najbogatszych Polaków wprost, jak się zmieniła przez ostatnie 25 lat. Sobie zobaczyć dokładnie, tak? Które nazwiska się powtarzają, okaże się, że tam nazwisk się powtarza kilkanaście, trzeba by było jeszcze prześledzić potem, prawda, które są na przykład dziedziczone majątki, też mogłoby się okazać, że bardzo mało, tak, jest, że ta teza o permanentnym dochodzie z kapitału nie jest trafiona. Mises w jednym ze swoich takich opracowań, które ja osobiście bardzo lubię, My Contributions to Economic Theory, czyli mój wkład w teorię ekonomii, przepraszam, w jednym punkcie właśnie wymieniając swoje osiągnięcia, które tam większość osób zna, tak, czyli o socjalizmie, o cyklu koniunkturalnym, pieniądzu, etc. W pewnym momencie pisze o dochodzie z kapitału, że on tak walczy z takim mitem marksistowskim, który trochę jest obecny w ekonomii neoklasycznej, że kapitał to jest coś takiego, co sobie rośnie, tak, że na niego stopa zwrotu automatycznie się w nim pojawia, on sobie rośnie i można na tym kapitale siedzieć. Tak. On jak gdyby to kwestionował i podkreślał, zawsze nie ma czegoś takiego jak rosnący kapitał, zawsze kapitał trzeba alokować. Tak. Nawet jak się alokuje w bezpieczne aktywa, to potem się może okazać, że one wcale takie bezpieczne nie są. Tak. I wreszcie eksponat trzeci, obraz Johna Morgana z 1861 roku, ławnicy, o przykładaniu właściwej miary. To znaczy, jak już nawet stwierdzimy, bo to jest tak, że ten proces rynkowy nie jest idealny też, tak? Więc mamy z jednej strony grzech pierworodny, z drugiej strony mamy proces rynkowy, który jakoś tam wygląda rynkowo, ale przecież to jest regulowana gospodarka rynkowa, prawda? Więc istnieją jakieś regulacje, przepisy, które mogą faworyzować określonych przedsiębiorców, a innych na przykład bardziej szykanować. I teraz rzeczywiście coś takiego występuje, ale jeśli chcemy dokonać oceny etycznej i ekonomicznej skutków tego, to trzeba znać właściwą miarę. Trzeba przyłożyć właściwą skalę po prostu, żeby takiego porównania dokonać. Co mam tutaj na myśli? Na trzy rzeczy trzeba zwrócić uwagę, kiedy wiemy, że firma w jakiś sposób może korzystać lub pośrednio być beneficjentem systemu prawnego wprowadzanego, regulowanego przez państwo. Po pierwsze, jaka to jest kategoria państwowej pomocy? Bo te kategorie są bardzo różne i jeden rodzaj pomocy nie jest równy innemu rodzajowi pomocy i ekonomicznie, i etycznie. Na przykład,
Czymś innym jest subsydium, subsydiowanie, dotacja, bezpośrednie wpłacanie pieniędzy publicznych, a czym innym jest na przykład ulga podatkowa. No, powiedziałbym nawet radykalnie czymś innym. Czymś innym na przykład jest przyznanie monopolu na funkcjonowanie w określonej branży, a czym innym jest jednej firmie monopolu, a czym innym jest po prostu sprzedawanie licencji wielu firmom. To też jest coś zupełnie innego. Czym innym jest właśnie jakaś miękka regulacja, nieznacząca, czym innym jest regulacja znacząca. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest, jak już skategoryzujemy tą pomoc, to jak wiele ta pomoc znaczy dla danej firmy, dla jej istnienia. Czyli no, czy przesądza o jej istnieniu na przykład, albo w jakim stopniu decyduje o wycenie tej firmy, albo w jakim stopniu wpływa na przychody. Wszystko jedno, bo to można różne standardy stosować, tak? Czy to wpływa na wartość firmy, czy na przychody firmy na przykład. Ale jeden i drugi sposób można jak najbardziej tutaj stosować, żeby jakąś tą skalę znać. Zaraz zresztą powiem o paru przykładach, żebyśmy to skonkretyzowali. I trzecia rzecz też, o jakiej należy pamiętać, to jak ta pomoc wygląda na tle pomocy dla innych firm, które też taką pomoc otrzymują. Jaki moglibyśmy sobie przykład wziąć? Jeden z moich ulubionych, a propos samochodów elektrycznych, czyli Tesla, taka firma, tak? I pojawiają się artykuły w prasie zagranicznej, które potem niektóra polska prasa po prostu kopiuje bez sprawdzenia co tak naprawdę, ile tam jest faktów w tej prasie, ale właśnie Tesla jest obiektem ataku takiego mocnego, medialnego, jeśli chodzi o bycie beneficjentem ze środków publicznych. I na przykład czytamy tam, że Tesla otrzymuje jakieś ciężkie miliardy, a potem zaglądamy do artykułu i na przykład czytamy, że dostała ulgę podatkową na kilkadziesiąt lat od stanu Nevada za to, że wybuduje tam fabrykę baterii. Tak? A więc czymś innym byłaby na przykład dotacja na taką fabrykę, a czym innym jest sytuacja, w której firma po prostu otrzymuje ulgę podatkową, bo ma siłę przetargową. Tak? Jeżeli biznesmen idzie na przykład do jakiegoś rządu i mówi, słuchajcie, no, ja tutaj mam trochę miliardów i mogę tam pozatrudniać trochę ludzi u was, jeśli mnie troszeczkę mniej pookradacie. A czym innym jest na przykład wyciągnięcie ręki bezpośrednio po środki publiczne. Coś, co zresztą Tesla też robiła, tak? Ale mówię akurat o tym konkretnym instrumencie, że ulga podatkowa na przykład na postawienie jakiejś tam fabryki, no to nie jest jakiś taki kapitalizm kompradorski, który polega na wywłaszczaniu zasobów ze społeczeństwa. To samo zresztą z systemem ulg podatkowych na samochody elektryczne. Jeżeli oczywiście, że to uderza pośrednio w producentów samochodów z silnikami spalinowymi, ale no, jeżeli ktoś może sobie odliczyć coś od podatku, tak, no to jeszcze nie oznacza to, że jest to w jakiś sposób wyciąganie pieniędzy, środków po pieniądze publiczne. Druga rzecz, czy może teraz do tej trzeciej od razu przeskoczę, bo właśnie też trzeba analizować, jak inne firmy otrzymują pomoc na rynku od państwa. Tesla w 2009 roku otrzymała pół miliarda dolarów z Departamentu Energii w momencie, jak zaczęła mieć kłopoty z finansowaniem się. Bardzo możliwe, że wtedy by zbankrutowała, gdyby nie ta pomoc. No pewnie by ją przejął Google albo ktoś tam. Zresztą Google chyba potem 2 czy 3 lata później był zainteresowany. Nie jestem pracownikiem, to mogę mówić, ale to czysta spekulacja. I w tamtym czasie otrzymała tam pół miliarda i to też się przewija w tych artykułach, tak, otrzymali te pół miliarda dolarów, tak? I oczywiście tak, można to krytykować, oceniać, etc. Natomiast jednocześnie no, warto na przykład pamiętać o tym, że w tym samym czasie Ford otrzymał kilkanaście miliardów dolarów, a General Motors w ogóle kilkadziesiąt miliardów dolarów, tak? I General Motors w ogóle i tak zbankrutował. Wiadomo, jak coś bankrutuje, to więcej pieniędzy potrzebuje. A Ford zdaje się spłacał długo tą pożyczkę, nie wiem, czy ją w końcu spłacił, czy nie. Tesla spłaciła ją przed czasem na przykład i w całości. Także ta perspektywa o tym, jak konkurencja, jaką pomoc dostaje konkurencja ewentualnie, tak, też jest istotna przy ocenie efektów ekonomicznych. Natomiast co do drugiej sprawy, właśnie jak wiele znaczy pomoc dla trwania firmy, czyli jak mamy jakąś firmę, która osiąga jakieś tam przychody, to pytanie brzmi, w jakim stopniu ta firma zawdzięcza tak wysokie przychody, albo jaką część przychodów tej firmy możemy przypisać pomocy państwowej, w tej lub w innej formie, tak jak już ustalimy, jaka to jest forma. Jak sobie popatrzymy na Walmart,
który ma przychody rzędu pół biliona dolarów. 500 miliardów dolarów ma przychody, tak? Z tego względu, że jest firmą odnoszącą znakomite sukcesy na rynku detalicznym. Jeżeli ktoś na przykład krytykuje, bo Walmart istnieje, bo na przykład w jakimś tam miejscu, gdzie stawiał sklep, kupił działkę taniej. No możliwe, dobrze, kupił taniej działkę, w porządku, dostał jakąś tam korzyść, ale ile z tych 500 miliardów dolarów przychodów to jest efekt tego, że on tą działkę kupił taniej, tak? W jakim stopniu rzeczywiście ta pomoc przesądza o tym, że ta firma istnieje, jest taka duża i odnosi ogromny sukces ekonomiczny. Jak popatrzymy na Toyotę, 250 miliardów dolarów przychody. Też jedna z największych firm na świecie. W porządku, są jakimiś tam beneficjentami programów tych środowiskowych w Japonii. Zresztą kwestionowałbym, czy są beneficjentami, bo przez te systemy pomocowe oni weszli w samochody na wodór, które się najprawdopodobniej okazały kompletną klapą i stracili kilka miliardów dolarów prywatnych inwestorów i teraz mają kłopoty z tłumaczeniem się z tego. Ale już abstrahując od tego, tak, byli beneficjentami jakimiś tam środków publicznych z tych samochodów na wodór, ale w jakim stopniu to przesądza o ich takich przychodach, o ich sprzedaży na całym świecie aut? W jaki sposób, jak się to ma na przykład do tego, że mają jeden z najlepszych systemów zarządzania na świecie i w ogóle w historii, który się przewija praktycznie we wszystkich, ten lean management, we wszystkich podręcznikach zarządzania? Jak popatrzymy na Berkshire Hathaway, na przykład Warrena Buffetta, 220 przychody, 220 miliardów dolarów. W jakim stopniu jest to rezultat interwencji państwa, w jakim stopniu jest to rezultat tego, że mamy do czynienia z inwestorem, który doskonale wie, jak alokować kapitał i które przedsiębiorstwa wybierać, w które przedsiębiorstwa inwestować. W momencie jak Goldman Sachs miał problemy, to w wyniku jakiejś tam interwencji Paulsona i Bernankego, Buffett w jakiś sposób skorzystał na tym, że część instrumentów pochodnych była wspierana przez interwencję na rynku w tamtym czasie. Ale czy rzeczywiście można powiedzieć, że Buffett to jest inwestor, który odnosi sukces tylko i wyłącznie dlatego, że państwo w tym momencie zainterweniowało? Znajmy skalę, tak? Ja wiem, że parę milionów dolarów to jest trochę dużo na wykupienie jakichś tam aktywów. Jak najbardziej można to krytykować i oceniać, ale właściwa miara, czyli znać perspektywę, tak? Nie iść na łatwiznę i nie twierdzić, ta firma dostała ileś tam środków, to pewnie istnieje tylko dlatego, że dostała te środki. Tak? Trzeba znać właściwą skalę, bo w przeciwnym razie wchodzi się w demagogię i w populizm. Tak? Jeżeli na podobnej zasadzie można się spotkać z krytyką procesów rynkowych, spotykamy się ze stwierdzeniami na przykład, że ten kryzys 2008 roku to był rezultat nieograniczonego rynku. Tak, no to był nieograniczony rynek. I jak się szuka dowodu na to? No po prostu wystarczy znaleźć jakieś miejsce, gdzie ktoś mógł handlować. Handel. Więc przez to, że ktoś handlował, wymieniał, to pewnie dlatego doszło do kryzysu. Tak? Nam nieważne, że jest cała masa innych elementów instytucjonalnych, które o tym decydują, że do kryzysu doszło. Ważne, że znaleźliśmy szczątki rynku. Jest. Szczątki rynku są, więc pewnie rynek jest za to odpowiedzialny. Tak? Dokładnie na tej samej zasadzie. Ta firma dostała kiedyś jakąś pomoc, to pewnie istnieje dzisiaj i jest taka duża tylko i wyłącznie dlatego, że ta pomoc popłynęła. Także to w sumie konkluduje trzy rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Podsumowując, tak, czyli jak rozmawiamy o gospodarce rynkowej, to z jednej strony trzeba pamiętać o tym grzechu pierworodnym, jako punkcie startowym, że w pewien sposób jest nie do uniknięcia mniej lub bardziej. Może być tylko mniejszy, ale nie może być zerowy praktycznie. Druga sprawa, że w momencie jak uruchamiany proces rynkowy, ważne jest to, czy ten proces jest rzeczywiście konkurencyjny i czy jest otwarty. Notabene główna różnica na przykład między krajami transformacji, które odniosły relatywny sukces, a krajami, które tego sukcesu nie odniosły, czyli na przykład między Polską, Czechami, a Ukrainą, Białorusią, Rosją, główna różnica tak naprawdę jest taka, że bo systemy prawne bardzo podobne wprowadzono, tam były oczywiście niuanse, różnice, ale generalnie idea była bardzo podobna, zdenacjonalizować, przekazać komuś te środki i uruchomić proces rynkowy w oparciu o jakieś tam zasady działalności gospodarczej. Przewaga w tych gospodarek właśnie na przykład Polski, która była biedniejsza od Ukrainy jeszcze w 1989 roku, a dzisiaj jest 2,5 razy bogatsza,
Właśnie przewaga bierze się z tego, że ten proces rynkowy, ten grzech uczynkowy był mniejszy, że mniej był spaczony proces przenoszenia tytułu własności. Natomiast w tych krajach właśnie bardziej zamkniętych, właśnie na kapitał zagraniczny, ten proces rynkowy konkurencyjny był dużo bardziej regulowany i dużo bardziej uderzał w efektywną alokację. W związku z tym, jak gdyby ten grzech pierworodny był scalany, wzmacniany dodatkowo grzechem uczynkowym. No i trzecia rzecz, jak już nawet rozpoznamy istnienie tego grzechu uczynkowego, to warto znać, warto mieć perspektywę, czyli brać pod uwagę to, że jakaś firma może otrzymywać wsparcie, ale pytanie, to wsparcie, jak ono wygląda na tle na przykład innych firm. Dziękuję bardzo. To mam jeszcze. Myślę, że ten zarzut, że ten biznes korzysta na dotacjach, jest nieudokumentowany lub niedostatecznie udokumentowany. Jak zobaczę na przykład, że Toyota ma przychody 250 miliardów rocznie, bo na przykład w centrum miasta we Wrocławiu się rezerwuje miejsce parkingowe, jakieś sensowne przełożenie jednego na drugie, no to wtedy uznam, że rzeczywiście tak jest. Póki co obracamy się w sferze spekulacji, przeciwko którym właśnie w swoim referacie wystąpiłem. Nie twierdzę, że tak nie jest, tylko musi być to bardziej skonkretyzowane, nie? Nie powiedziałem tak, przepraszam, ad vocem. Nie powiedziałem, że firma otrzymuje dotacje i tak by się utrzymała. O jakiej firmie mówisz? Nie, że porównałeś ankietę, że
banka firmy, które żyją z dotacji, firmy, które dostają jakieś tam parę milionów i to w wielu miliardach nie ma największego znaczenia, bo gdyby nie dostały nawet tutaj takie dobrze poszkodowane. Więc pytanie... No ja to powiedziałem, żeby zbankrutowała, to ja to powiedziałem, tak, tak. Więc pytanie pewne, czy jednak te, które otrzymują jakieś dotacje, ale prosiły sobie bez nich, czy one nie popełniają czegoś bardziej etycznego, bo spokojnie sobie traciły łatwo, na nie było postawić etycznie, natomiast tamte, które się nie utrzymały, no to mają dość na kartę, co można w kolejnej sytuacji, to decyduje się na takie funkcjonowanie z dotacji. Znaczy, czy to etycznie nie jest większy występek? Odwrotnie nie powiedziałeś z tym etyczną oceną i z tą miarą właśnie. Nie, ja w ogóle nie twierdziłem, że jakakolwiek kryterium etyczne trzeba wybrać. Ja tylko mówiłem, że trzeba dobrze rozpoznać zjawisko, które występuje, jeśli chcemy ocenić, czy firma na przykład funkcjonuje, czy nie. A ty chcesz twierdzić, że firma jak jest mała, to bardziej uzasadnia wyciągnięcie pieniędzy po środki publiczne, niż jak jest duża, tak? To ja też powtórzę pytanie, nie twierdzę tego. Nie chcę definitywnej, celem właśnie nie było to, żeby... Ja nie chcę definitywnej oceny tutaj dawać jakiejkolwiek etycznej. Chcę tylko powiedzieć, że trzeba znać właściwą miarę, tak? I żeby ocenić to, co następuje. Ostatnie pytanie. Tutaj kółko chyba jest. To ja chciałem zapytać, bo właściwie to, jak duże... procent tych przychodów firmy stanowi pomoc publiczną, właściwie jest sensowne z punktu widzenia rozwiązań takich ekonomicznych, po prostu żeby sobie poradziła na rynku, żeby nie poradziła z tej pomocy, natomiast z punktu widzenia etyki, no to liczy się tylko to, czy faktycznie dostała każdy pieniądze, czy nie dostała każdy pieniądze, tak? To właściwie, jeżeli tylko patrzeć na ten aspekt taki etyczny, no to właściwie tylko to się liczy, nie? I w związku z tym zastanawiam się właśnie, jak oceniając, właśnie zastanawiając się nad powiedzmy takim procesem denacjonalizacji, prywatyzacji wszystkiego, tak jak sobie to wyobrażał albo tak myślimy, to czy to nie powinno być, czy moglibyśmy sobie wyobrazić, że to ten proces mógłby wyglądać tak, że po prostu stawiałby, jakby ktoś miałby, nie wiem, podejrzenie, że jakaś firma dostała pieniądze publiczne, no to po prostu stawia tą firmę przed sądem i musi dowieść. Jest domniemanie niewinności, dopóki tego nie dowiecie, tak? Ale to mówimy o jakiejś libertariańskiej Norymberdze, czy... bo... Aha, okej. Okay. Już dobra. Tutaj mówimy o zupełnie nierealnym przypadku, pomijając już rozwiązania dziełskiego, że przekształcenie jakiegokolwiek systemu w jakiś inny musi zadowolić cynik. A to jakieś pytanie do mnie, tak? Czy... Myślę, że możemy zakończyć. Nie, dajmy sformułować. Chodzi o to, co ja mam dokonać oceny jakiejś? No tak, znaczy chodzi mi o to, że mówię, że trzech pierworodny, może na samym początku, że każdy system, co patrzy, będzie ten pierworodny i nie jesteśmy w stanie dokonać ocen. Ale taką ocenę się... Idealnych ocen. No tak. To chodzi, czy jest winny faktycznie i jaką ma wysokość kary, czy to do uczynienia. No i nie widzę powodu, dlaczego miałoby tak nie być w przypadku, no nie wiem, oceniania właśnie pomocy publicznej. Tak? No bo ona jest oceniana według kryteriów prawa stanowionego, które ustala, że to jest dozwolone, tak? A w momencie, jak chcemy sprowadzić zmianę systemu i jakąś Norymbergę, bardzo poważne wątpliwości prawne wiążą się z procesami norymberskimi i to dotyczyło, prawda, dosyć jasno zdefiniowanych kwestii, takich jak ludobójstwo. Natomiast w momencie, w którym zaczniemy rozprawiać o hipotetycznej Norymberdze, o pomocy publicznej, nawet nie o to chodzi, że prawo działa wstecz, tylko po prostu w sytuacji, w której, cytując Bastiata, każdy jest w jakiś sposób umoczony,
Nie wiem, jak taka libertariańska Norymberga miałaby wyglądać. No tak, ale co? Ja rozumiem, że po zmianie systemu możemy ścigać wszystkie firmy, które dostały dotacje, tak? No ma się, bo jest zaksięgowana pomoc. No ma się, jest zaksięgowana pomoc, nie? To wszystko jest udokumentowane, pomoc publiczna, jest informacja publiczna. Skonkludujmy tym stwierdzeniem, że to jest problem.